Pan tę wiadomość przyjął oczywiście z ogromną radością. Nie bardzo. Że zostaje zwolniony z aresztu? Co chcieli, to ugrali. Ma zabronione pełnienie prezydenta obowiązków i to, co chcieli, to ugrali. No o co się rozchodzi? Bo nam się tylko o to rozchodziło. No, żeby do końca to mądrować, wie pani, to jest to. No, ja mogę tylko pani powiedzieć tylko tyle. Ortyl był zapraszany kilkanaście razy przez niego. Marszałek województwa podkarpackiego. Tak. Nigdy przyjmowali, tak. Tylko że jak miał przedziej, to był telefon, że go nie przyjmie. To jest to, wie pani to. A teraz jakiś się dobry zrobił. Tutaj przyjechał na wał, później obwodnicę mieli podpisywać, był to. I jeszcze na dodatek przyjechali sobie na cały sejmik województwa nad jeziorem. Nad jeziorem zrobili i obiecywał im góry, no jak to mówią, gruszki na wierzbie, no bo wie pani to, bo tam chodziło się o 50 milionów, to dostano tyle, o, bo to na wybory, o, i tyle. No. Pan z radością przyjął informację o zwolnieniu z aresztu pana prezydenta. Jak sędzia się zachował w porządku, według mnie? Że zwolnił. Tak. Ale po co on te 5 miesięcy usiedział? Syn. Tak, po co on te 5 miesięcy siedział? Ale to jest tak, jak nie ma, on jest bezpartyjny, nie ma partii za sobą, to nikt go nie obroni. To jest to samo, co i w urzędzie, teraz się wszyscy boją, latają ci, co byli za nim, to będą latać, żeby ich nie pozwalniali, no to jest normalna rzecz, wie pani. To przecież ja przez tyle lat to wiem, jak co, to nie tak jak dawniejsze czasy, jak ja pracowałem, że się tam nikt nie bał, że ja się odejdę z innej pracy, to szedłem do drugiej pracy, jeszcze mnie podwyżkę dali, wie pani, a teraz wie pani, jak to jest.